Witajcie! W dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać dwa, góra trzy proste ćwiczenia, które wykonuję, jak zaczyna boleć mnie kręgosłup tutaj na dole, ten odcinek lędźwiowy. Pamiętajcie, nie czekajcie, aż Wasz ból się na tyle rozbuja, że będziecie potrzebowali lekarstw albo kogoś, kto Wam pomoże, kogoś, kto ma doświadczenie, żeby by Wam pomógł, jakiegoś rehabilitanta, fizjoterapeutę czy masażystę, tak? W tej chwili tym bardziej nie mamy takiej możliwości się spotykania, więc zadziałajcie sobie w domu i spróbujcie tych prostych ćwiczeń. Kiedy ja zaczynam czuć ból, kiedy zaczynam szukać sobie odpowiedniej pozycji na krzesełku, bo nie umiem usiedzieć i wiercę się, ponieważ już tutaj zaczyna mnie, tutaj na dole zaczyna mnie coś tam boleć, a więc wstaję od krzesełka i wykonuję sobie te proste ćwiczenia, które za chwilę Ci pokażę. Do tych ćwiczeń nie potrzebujesz jakichś wielce specjalnych sprzętów, wszystko będziesz mieć dostępne u siebie w domu. I przede wszystkim to, co chcę Wam pokazać, jaki ma wpływ, nie będę tutaj Wam specjalistycznymi, nie wiem, nazwami mięśni, grup mięśniowych mówić, ale jak wiecie, jak do mnie przychodziliście, to zdajcie sobie dokładnie sprawę z tego, że czasami przyczyna jest całkowicie gdzieś indziej, niż jest ten ból. Tutaj zajmiemy się tylną grupą mięśni, nóg i kiedy one są przykurczone, za bardzo nie są rozciągnięte, pojawiają się przykurcze, to wtedy ma to wpływ na ułożenie naszej miednicy i to ma też oddźwięk na nasz kręgosłup i dlatego trzeba sobie rozciągnąć te mięśnie, tak, żeby nas nie bolało. Zauważyłam tą tendencję u osób, które mają przykurcze właśnie tych mięśni albo zbyt spięte te mięśnie, pojawiają się bóle odcinka lędźwiowego w kręgosłupie. Dobra, pierwsze ćwiczenie, które zrobimy, staniecie sobie w rozkroku, na tyle taki szeroki, żeby Wam było wygodnie. Nie róbcie znowu może za szerokiego, ale też nie za wąskiego, żebyście mieli swoją stabilizację, żebyście mieli taką płaszczyznę podparcia, żebyście się czuli podczas tego ćwiczenia stabilnie. Co zrobicie? Schylimy się powolutku na dół i będziemy sobie tak w tej pozycji. Ważna rzecz, musicie mieć wyprostowane kolana. Nie mogą być zgięte kolana, bo to ćwiczenie nie będzie miało sensu. Kolana mają być zastabilizowane, mają być proste. Macie czuć, że Wasze kolana są wypchnięte do tyłu. Ja sobie teraz stanę bokiem, żebyście to widzieli. Więc stajecie sobie w Waszym rozkroku, jaki jest Wam wygodny i powoli się schylacie na dół i pozostaniecie przez jakiś czas w tej pozycji. Ja oczywiście się podniosę szybciej. I podczas tego ćwiczenia będziecie czuć tutaj ciągnięcie sobie tych partii mięśni, to oznacza, że one są poprzykurczane. I tu czasami możecie za długo nie wytrzymać, więc wtedy się podniesiecie, ale jak możecie sobie być dłużej w tej pozycji swobodnej, to nie chodzi o dotykanie podłogi rękoma, to chodzi o to, żeby się rozciągnąć wzdłuż, żeby nasza tylna taśma mięśni powięzi, żeby się to wszystko rozciągnęło. Tutaj najbardziej mi chodzi o tą tylną stronę łydek, ud, pośladków, aż do kręgosłupa, żeby to się rozciągnęło i żeby też przestrzenie międzykręgowe troszeczkę nabrały sobie tej przestrzeni, żeby te mięśnie przykręgosłupowe też troszeczkę się porozciągały. Najważniejsze jest właśnie rozciągnąć te mięśnie kulszowo-goleniowe, tą tutaj tylną partię sobie mięśni. Ile macie tego czasu tak sobie być w tym wichrzeniu? Może być pół minuty, może być minuta, może być 15 sekund. Wszystko w zależności, jaki jest stan Twoich mięśni, jaki jest stan Twojego kręgosłupa. Bo będą osoby, które są za bardzo przykurczone i raz, dwa będą czuły na tyle kucie, że za długo nie wytrzymają. Więc takie sobie rozciągania stopniowo sobie wydłużajcie. Długo to nie będzie zajmowało, ale z każdym dniem po prostu sobie wydłużajcie. Ważna uwaga, podnosimy się powoli, ponieważ może się Wam zakręcić w głowie, tak? I mogą być pewne zawroty głowy. Jeśli nie czujesz się stabilnie, to stań gdzieś koło jakiegoś mebla czy ściany i po prostu miej sobie jakąś taką asekurację. Dla osób, które nie są w stanie się całkowicie zgiąć, ponieważ jest jakiś ból kręgosłupa albo nie czujecie się stabilnie, możecie na początek użyć krzesełka, czegoś, co na początek Wam pomoże, żebyście się o coś oparli.
tak, żebyście się o coś oparli. Tak samo jest na jodze, jak nie jesteśmy w stanie się do końca zgiąć, pochylić, to też są pewne klocki wysokości wykorzystywane, żeby po prostu dotknąć i mieć ten punkt podparcia. I to jest jedno ćwiczenie, tak? Drugie ćwiczenie, jakie jest, też jest całkiem proste. Chodzi o zrobienie odpowiedniego wykroku, tak? Czyli jedna noga idzie sobie do tyłu, pamiętajcie, prosta w kolanie. Pięta ma być oparta o podłoże. Nie ma takiej sytuacji, żebyśmy po prostu byli na palcach. Pięta ma się oprzeć na podłoże, ma dotykać podłogi. Kolano ma być to proste, a to przeciwne zginamy i się w ten sposób pochylamy. Każdy sobie może zrobić oczywiście według swojego zakresu i w ten sposób, obojętnie czy bardziej przysiądziecie do podłogi, czy nie, macie czuć też tylną partię łydki tych mięśni kulszowo-goleniowych, macie czuć rozciąganie, macie czuć, że po prostu Was to ciągnie, tak? I zamieniacie jedna i druga strona, tylko pamiętajcie, żebyście symetrycznie się rozciągnęli, żeby nie było po prostu sytuacji, że jedną stronę za bardzo rozciągniecie, a druga będzie w przykurczu, żeby nie było, że tą stronę, którą jest Wam łatwiej wykonać to ćwiczenie, to jeszcze bardziej będziecie pogłębiać to rozciągnięcie. Nie wiem, zaznaczcie sobie na podłodze, gdziekolwiek, jakie macie odstępy sobie między stopami, w jaki sposób macie to zrobić. I to samo, pierwsza noga wykroczna jest w zgięciu, zginamy sobie kolano. Drugie, pięta sobie opiera się o podłoże, ma dotykać podłogi, tak, nie odrywamy jej i ma być kolano wyprostowane. I w ten sposób sobie po prostu będziemy rozciągać te mięśnie kulszowo-goleniowe, które też są ważne, tak. Kolejna rzecz, którą możecie sobie zrobić i to też w zależności od stopnia, kto jak może wysoko podnieść nogę, bo zdaję sobie sprawę, że te filmiki mogą różne osoby oglądać z różną sprawnością, więc każde ćwiczenie musisz dostosować do siebie, do swojej sprawności. Nic na ponad Twoje siły, nic na ponad Twoją siłę, Twoją ruchomość, Twoją sprawność. Kolejne ćwiczenie, jakie też jest proste, unosicie wyżej sobie nogę, tak? Kolano nadal ma być proste, to tak samo i ciągniecie paluchy do siebie. Możecie tak samo sobie dotknąć palcy, tak, czy się bardziej położyć. Im bardziej się będziecie kłaść, tym bardziej będziecie czuć tutaj sobie rozciąganie tej partii tylnej nogi i mięśnie. Jejku, nie po polsku mówię. W każdym razie chodzi generalnie o rozciąganie tej partii mięśni. I w ten sposób sobie możecie to zrobić. Oczywiście są osoby, które położą wyżej tą nogę. Chwała im, to oznacza, że są bardzo dobrze rozciągnięte, jeśli chodzi o tą część nóg, ale są osoby, które nawet tego nie podniosą, więc możecie na jakimkolwiek podniesieniu, stołek, taboret, ja tutaj sobie kawałek znajdę wystającej części od łóżka, może być sobie taka wysokość, może sobie być niżej, ma być podparcie i jak znajdziecie to podparcie tej nogi, tak, pamiętajcie, kolana mają być proste, tak, bo to ćwiczenie nie będzie miało sensu. I ciągniecie paluchy do siebie i macie za każdym razem czuć, jak Was tutaj ciągnie, tak, żeby rozciągnąć te mięśnie. I te ćwiczenia, jak sobie będziesz wykonywać, jak czujesz, że po prostu ciągnie, to oznacza, że jesteś w tych miejscach poprzykurczana. Więc jak to sobie będziesz też ćwiczyć, to też będzie miało fajny oddźwięk właśnie tutaj na ten kręgosłup. Mi najbardziej pomaga ćwiczenie numer 1, które już na samym początku pokazałam Wam. Do zobaczenia w następnym nagraniu, które niestety nie wiem kiedy będzie, bo system w tej chwili mojej pracy wygląda jak wygląda. Nigdy nie wiem kiedy co się wydarzy. Pracuję nad kilkoma projektami, więc proponuję zasubskrybuj ten kanał. Wciśnij dzwoneczek, wtedy będziesz zawsze na bieżąco wiedziała, kiedy pojawi się jakiś nowy materiał. Do zobaczenia, pa!